Pał, kochani! Ja jestem Dizzy-sowski, to jest kolejny odcinek z South Park! The Stick of Truth! Słyszę brawa z daleka. Czy to nie piękność w samej swojej, w całej swojej okazałości? Tak, to jestem ja! Piękna Lisowska, piękna Przemysława, która właśnie idzie dokonać aborcji chyba na Randy Marszu. I tak się właśnie stanie. Marsz, kiedy ci cycki urosły? Rosną ci szybciej niż moim koleżankom w gimnazjum. Gimnazjum skończyłem już bardzo dawno temu, więc wiecie, żeby nie było. Te koleżanki już nie mają małych cycków. Oby nie oglądały tych filmów. Oh, goodness! Coś się dzieje! Tak. Zaczyna się ten moment. Czyżbym usłyszał właśnie piosenkę, w której mówią, że święta są tylko raz w roku. Mam wyśrodkować strzykawkę i pyk! O, to chyba było jajka. To były naprawdę jajka. Zabolało mnie to bardzo mocno. Dobra, obracaj w lewo, aby rozszerzyć odbyt Randy'ego. Żeby nie było, wielu z was się mnie pytało. Proszę szerzej i rozluźnić odbyt. Żeby nie było, ja gram tylko na padzie, ja nie gram na konsoli, bo wielu z was się mnie pytało, na której konsoli gram, a ja gram mimo wszystko na komputerze. Tylko w tą grę się wygodniej gra na konsoli i na padzie, jak zresztą we wszystkie gry takie bardziej, wiecie, 2D i arcade'owe. Dobra, przytrzymaj L, aby zasać, aby rozpocząć. Nie tu! Dobra, tu? What the fuck? Uwaga na jajka. Dociśnij w prawo, by wysadzić na nim dupę. Przerwij, gdy wciągniesz jądro. Okej! Okej, jestem gotowy. No nie! Jak się przerywa? Nie! Zabili mnie. Nie ma bata! Jeszcze raz to musimy powtórzyć. Randy, uspokój się. To nie będzie takie trudne. Musisz we mnie wierzyć. Dobra, ominiemy ten tak, da się na 6 ominąć. Lecimy jeszcze raz. Święta są raz w roku. I w jajka wbijam szpilkę. Zasysaj. Zasysaj. Udajemy, że zasysa. Dobra, wiem, że trzeba lecieć w lewo. Fuck! No czemu to się nie udało zrobić tego? Co za debilizm! Debilizm! Zaraz do was wrócę, jak tylko to się uda zrobić. Udało się! Jednak jestem prawdziwym doktorem. O nie, co to się dzieje? Czemu nagle się zrobiło ciemno? My uciekać? Wiesz co, kiedyś też tak miałem, kiedy mi usnęło, że było tak z pełnej pary kopniakiem w jajka. I miałem identyczną sytuację, dlatego jestem z tobą. Ale wiecie co, chyba się już przebiorę. Przynajmniej biorę swoją zbroję, bo myślę, że już lekarzem nie muszę być. Gdzie jest mój kaptur, nekromant? Olo, na kawaj wygląda! Dobra, od dzisiaj udajemy, że jestem kobietą, okej? Nie. Co te gender? Kamizelka nie jedzie. Ej, fartuch lekarski ma taki. Możliwe odrodzenie podczas walki z płodem. Czy będę walczył z płodem? Wiecie co? Wolę nie sprawdzać. Wolę jednak upewnić się. Ona wygląda świetnie. Jestem z niej dumny. Jestem z niej dumny po prostu. Zapomniałem rękawiczek wziąć. Ale tam rękawiczki nie są takie istotne, bo. Nikt nie widzi małej nekromantki. Nikt. Czyżby to byli rdzielce? Nasi płody! Nie wierzę! To może ja sobie pójdę? Nie jestem stary, tylko stara, a raczej młoda, a czy nieważne.
Chciałem zobaczyć tylko, jak bardzo silne są. O mój Boże, one wyglądają jak jakieś takie super ufoludy. Super ufoludami zaraz sobie poradzimy, moim super czarem, przed którym... Nie ma to jak nazistowskie płody. Przy każdym z czterech pamiętamy. Raz, dwa, trzy, cztery i puu, leci prosto w nich i zabije naraz wszystkich. Zabójczy atak Disa, siedząca jest katana. Magiczny młotek, gdzie moja zdolność? Chwila modbu, że był lepszy, tak? Bo nie, który było lepszy? Co atakowało wszystkich naraz? A tam profesora Chaosa dawno nie było, więc... Profesor Chaos! Dobra, lecimy. Standardowo od razu tarcza w takim momencie, naprawdę, profesorze Chaos. To nam gówno dało. Oni tak zaraz zginą, bo dostaną po dupie od tego. Od ognia. A nie mówiłem? Patrzcie, umiera. Patrzcie. BUM! Umiera. Bo tak mu kazałem, bo mogę. A w tym momencie patrzyłem tylko, jak tam wygląda, czy czasem przez teru nie ma, kiedy ja krzyczę do was. Ale na szczęście nie ma. Ech, tak. Wszystkie nagle po tym, jak dostają mazi, rodzą się jako nazi zombiaki i... Szczury! Nice. Okej. Tu chyba jest jakieś nawiązanie do... Nawiązanie do... Tutaj się da coś zrobić z tym, bo widziałem, że coś tutaj było. Ale tam będzie chyba można... Czy ja tu widziałem coś, co pełzało? Tu chyba będzie można przejść. To zniszczymy. Zamienimy się w gnomy. Gnomy. Sia. Po drabince tutaj widzę. Okej. Myślę, że ja pierwszy zaatakowałem. Nadzieja zawsze... Dobra. Jednak nie. I troszkę życia mi zabrał. Dobrze, ten już trochę mniej. A! Jest, jeden obrażenia dostał. Świetnie. Musimy niestety, jak zwykle, zacząć od tej umiejętności, dlatego że ta umiejętność niszczy im ich pancerz, a nawet mając słodką katanę, nic nie jestem w stanie zrobić, póki mają ten pancerz, więc zniszczę im pancerz, wtedy mogę słodką kataną ich normalnie zniszczyć. Albo po prostu ryba ich zabije sama z siebie. Nie sądzicie? Tak też jest dobrze. Dobra, tam dałoby się przejść, ale my możemy przejść tutaj również. Na przykład. To chyba nie jest nazi zombiak, nie? Możemy iść normalnie obok niego. Nieważne. Czy my idziemy właśnie w macicy? Na szczęście nie, już się bałem. Ojcz, strzelają. Ja może stąd pójdziemy lepiej. No właśnie, no właśnie jest ulepszenie. Wiem, że zaraz będą komentarze o tym, że Dysiu, nie ulepszyłeś, frajerze! Tak, ulepsz to, bitch! Później ulepszymy to i na końcu będzie to ulepszone, bo tego nie chce mi się robić, tak szczerze powiedziawszy, bo nie nauczyłem się, tak? Jestem głupi, nie nauczyłem się tego robić. No ale spójrzmy, co my tu mamy? Ale nic takiego wprawdzie. Okej, przejdźmy z tego tu jako malutcy. Zakręcimy wodę. Weźmiemy granat. Ten granat. Oczywiście najpierw musimy być więksi. Dobra, to jednak nie tak. Może kumplowi rozkażemy. Do boju! Jesteś debilem jakimś? Upośledzony jesteś? To nas zabije, jak tylko tam wejdę. Ja to wiem! Dlatego mamy się chyba tam przeteleportować, ale tam coś jest na górze i chciałem zobaczyć, co to jest. Dobra, nie da się tego przejść, więc teleport z powrotem. Jak daleko możemy dolecieć? Ojdź, tutaj naprawdę nie chciałbym się zrespić. Coś gdzieś się jeszcze tutaj ładnie świeci? Chyba nie. Dobra, jednak skorzystamy... Fuck! Skorzystamy jeszcze raz z gnomiego proszku. Następnie skorzystamy z sondy kosmitów. I udamy się tutaj. Ta-dam! Coś tu było, tak? Bo myślałem, że tu było zablokowane przejście, nie dało się teleportować, ale jednak... Jednak jest dobrze.
Tam jest jakiś kabel, który pewnie służy do zasilania tego gówna. Albo i po prostu zniszczymy to gówno. Dobra, sonda! Tutaj coś też jest, to jest chyba Choco Pokémon! Tutaj w najzwyczajny sposób raczej nie przejdziemy. Albo i... Albo i prukoczar, podstępny piskacz, ryk smokat, jest! Albo i nie. Po prostu zrobiliśmy to. Tak, szybko, gnomi proszek! Atakują nas! Zatakowałem pierwszy, nie? Dobra. Standardowo lecimy ognistą kulą i jak najszybciej. Raz, dwa, trzy, cztery. Mama ci nie mówi, jak żebyś się bawił ogniem, to byś sikał w nocy. Bam! Już prawie ich nie ma. Teraz tylko, że Butter z jakimś porządnym atakiem ich zniszczył. Myślę, że młot burzy będzie tu idealny. Dobra, jednak zrobimy to w ten sposób. Dostał tylko jeden, który powinien. Dobrze! Bardzo dobrze, Butters! Dobrze powiedziałem Butters, bo raz się pomyliłem, powiedziałem Cartman i do dzisiaj mi to wypominacie. Jest dobrze. Pamiętajcie, że jak pojedziemy do Kanady, to tam będziemy musieli coś zdobyć, jakiś kolejny nowy pierd, który nam pozwoli zdobyć najlepszą zbroję w grze. To mi powiedzieliście przynajmniej. Code Green, it's not secure. Tell all units the outbreak has been contained. It's not contained. What the hell are you talking about? To jest w tobie. You don't understand. Khloe Kardashian was in. Khloe Kardashian to była? She had the biggest abortion I've ever seen. O nie, tylko nie Kardashianka. O mój Boże. A więc dlatego miałem strój doktora. Myślę, że... Zaczniemy chyba tak jak zwykle. 36 tysięcy życia, co mi tam? Zaraz się z nim zabawimy. Niestety uspać się go nie da w żaden sposób. Ale... Ej, co to jest? To coś tutaj też się z nami będzie biło? No dobra, Butters, jednak tym razem proszę cię o tarczę. Naprawdę się nam przyda. Butters, proszę o tarczę. Butters, proszę o tarczę. Dobra, może jakoś to zabijemy. 24 tysiące życia zostało temu semuś. A ja już pipy nie mam. Coś za nami idzie, za tobą. Zostałem w pupkę. Ale tu dostaje mimo wszystko damage. Ale ja teraz pobieram moje... Nie, życie nie będę pobierał, teraz sobie miksturę many wezmę. Jeszcze tej mocy. Dlatego, że to przecież Butters może mnie uleczyć w każdej chwili. To przecież on jest główną gwiazdą tego wieczoru w tym momencie. Dobra, użyjemy więc naszej słodkiej katany i zniszczmy naszego wroga. Myślę, że zajmiemy się głównie nim, bo to właśnie on steruje tym gównem, które jest po boku. Więc do boju, do boju! Trochę słabe obrażenia dostał, ale no dobra, spoko. Butters, najpierw nie masz uleczyć. Zrozumiano? Dzięki za włożenie mi paluszka w dupkę. Teraz póki mam jakieś zdolności, użyjemy młota burzy. Jest okej. Jest bardzo... Wow. Z czym ty na mnie żygasz, frajerze? Dobrze, dostał. Porządnie, jeszcze raz. Uważaj za sobą, Butters! Dobra. Tam widzę, dostałem porządnie i tak damage. Ale mnie ciągle stać. Ciągle mnie stać. On jest za to odporny, czy nie? Dobra, myślę, że jednak pępowinę najpierw będziemy musieli zniszczyć, ale... Chyba zaatakuję tym głównym ciosem. Jeszcze raz. Jestem obrzydzony, więc muszę teraz coś wziąć na obrzydzenie, żeby się odbrzydzić. Będę musiał go uspać jednak. Nie ma innej opcji. Masz coś? Nie masz nic. Będziemy musieli użyć czegoś. Chyba jest bardzo zły. Mikstura mocy nie to. Mikstura mocy zwykła dla niego. Profesor Chaos, one more time, please. Nie stać nas na Profesora Chaosa, ale stać nas na to. Zobaczymy, odepniemy pępowinę. Bez pępowiny już nie będziesz taki mocny.
Ona jeszcze żyje? Serio? Jakikolwiek cios? Dobra, zaatakujemy go tym. Pięknie, tego już nie ma. Może teraz będziemy w stanie go łatwiej zniszczyć. Nie wiem, co on w ogóle odwala, bo tak jakby byłby trochę wkurzony. W takim razie użyjemy większej mikstury mocy. Ała. Boję się, że ja o czymś nie wiem i że teraz pewnie coś mi ominie. Ale profesor Chaos nas zabezpieczy tym razem. Pa-pa! Dobra. Gotowi. To jest ten czas, kiedy kliknę pioruna. Okej, okay, może tym razem się uda go zniszczyć. Raz, dwa, trzy. 13 tysięcy życia mu tylko zostało. Szybko, musisz mnie uzdrowić. Uzdrów mnie. Dobra, skończyło mi się. Ale chwila, skoro jestem teraz dziewczyną, on mi wkłada palec w dupę, czy to jest złe w takim razie? Dobra, młot baterca zdolności. Ze zdolności nic nie możemy wybrać, więc tylko młot nam pozostaje. Bo nie mogę użyć mikstury. Okej. Trochę za wcześnie, ale mniej więcej dobrze wyszło. Nie mam mocy, ale i tak możemy go zniszczyć tym. Raz, dwa, trzy. Aha, dlatego że moja katana jest tak zrobiona, że on nie może się ruszać przez najbliższe tury. Dlatego właśnie jej będę teraz używał. Pięknie! Padł! Padł jak płód. Nieplanowane rodzicielstwo, ukończono zdanie, nareszcie. Sprawdźmy, co miał w sobie ten płód. Nie miał nic? O nie, ona była taka ładna. Wróć do Eni. No, powiedzmy, że to zadanie się trochę skomplikowało. Już nawet zapomniałem, po co ja tutaj przyszedłem. Głównie przyszedłem tutaj po to, żeby ten nazi płód... Nie! Przyszedłem tutaj po jakieś dokumenty. Nieważne zresztą. Twoja szapka jest na głowie. Dziękuję, panie oficerze. Idziemy dalej. Jest Timi Express. I zobaczmy na mapie, gdzie teraz się mieścimy, bo ja zawsze zapominam. Ale to i tak musimy iść już na piechotę od tego momentu. A coś tu jest? Nie, nie ma. Idziemy więc. Za mną, mój giermku. Co to jest? Zawsze mnie zastanawiało, co to jest. Możecie napisać mi w komentarzach, co to jest. Czy to jest jakoś istotne, czy nie. Zabierz mnie do swoich. Do swoich koleżanek. New kid, the girls are very thankful for you texting us the abortion records. We are one step away from finding out which girl among us is a two-faced bitch. Unfortunately, the record keeper at the abortion clinic is from Paris, and so everything is written in French. Whoever this two-faced skank is thinks she can outsmart us. We want to help you and the boys play your game, but we just can't have a two-faced bitch out there on the loose. Just get these documents translated for us, and we promise we will join your army. Czyli wiem, że lecimy do Kanady, bo w Kanadzie mówią po francusku. Zaskoczyłem was, nie? Chociaż nie w całej Kanadzie. Ale podliczmy tak pół na pół. Czyli co? Pogadaj z chłopakami. Ej, ja widzę, że tam jest papierosik po seksie. No tak ładnie bardzo. Nie, nie dlaczego i tędy. Aha, okej. tak się przejdzie, zobaczymy, coś się może tutaj zmieniło. Może coś nowego tutaj jest, ale najwidoczniej nic nie ma. Dlatego zmierzajmy do chłopaków i prawdopodobnie będziemy szli do Kanady. Do Vancouver? Jo, do Vancouver. Dlaczego tu nie ma portalu nigdzie? Dlaczego? Aha, ja ominąłem. Pogadajmy z chłopakami. Team Express. Nasze zadanie mieści się dokładnie tutaj. Czyli w tej twierdzy? Tak, tak, tak. Zwerbuj dziewczyny, spoko. Dobra, szukamy nowych kolegów. Nie, dobra, z nimi już też jesteśmy przyjaciółmi, jeszcze z nim zostanę przyjacielem. Dobra, co może coś masz fajnego? Raczej nie przebijesz tego, co ja mam, ale wiesz, zawsze może coś mieć. Dobra, nie ma nic takiego nadzwyczajnego, więc po prostu... Pogadamy sobie z nimi i wyruszymy w misję. Council,
kid needs our help with. Sank fams ont sobi unan vartum. What language is that? It's some kind of strange orcish. I've seen this language before. In the kingdom to the north. Oh, the kingdom to the north? Whatever's written on these documents is somehow the key to us recruiting the girls to our army. Is that what you're trying to tell us, new kid? Come yeah. On, spit it out. Getting that document translated isn't going to be easy. To breach the kingdom to the Tylko north, nie wyjmuj zabawek. Another identity. Your name is no longer Commander Douchebag. It is now Larry Babinski from Cleveland. The quickest way to the kingdom to the north is through the Lost Forest. Head north, then north again, north, and then north. Na północ, na północ, na północ, na północ. Co miałem zrobić? Nie doczytałem. Idź do Fotodojo i proszę zdjęcie do paszportu. Pokaż na mapie. Fotodojo jest tutaj, my jesteśmy tutaj, więc i tak nie możemy tam dojechać z żadnym z Steamy Expressów. Dlatego po prostu tam się udamy. Zrobimy sobie słodką fotkę. Idźmy gotowi. Na podróż w nieznane. Do Królestwa Północy, w którym żyją drwale, druidzi i... i małe dzieci? Foto dojo w tą stronę, mam nadzieję, że się nie pomyliłem. No, staw mnie. Foto dojo jest tam. Tu dokładnie, tu. Zgadłem i rozgadłem. Gigantyczny aparat to na pewno nie jest fotograf. Halo, Kodiak. Kodiak. Manon. Sam sobie zrobię fotkę. Hi, here to get your passport photo taken? Just head into the room there and we'll get started. Widzieliście, kto był za nim? Ja widziałem. Napiszcie w komentarzach, czy to zauważyliście. Hello. That's great. Okay, smile. Zdjęcia paszportowego się nie robi na green screenie. Could you try something else on? Nie, ja chcę na tym stroju. Yeah, it's just not working. Let's try that other outfit. No ej. No, tell you what, how about just no shirt at all? Let's try that. Ej. Nie. Nope, with this light we're just gonna need you to lose that shirt. Ty pedofilu. Ale ja jestem dziewczynką. Yeah, that's gonna work better. Here we go. Oh, those pants don't work with the lighting. Could you roll up your pants? Or, you know what, just take the pants off too. Okay, that's good. Really nice. Yes, very nice. How about we lose the underwear? You sick son of a bitch! Stop him! You'll never take me alive! Co tu się dzieje? Co tu się dzieje? Dokładnie, tak jak powiedział Butters, nawet ani chwili przerwy nie mamy w bitwach. Za to, że chciałeś zgwałcić mnie, łap to! Frajerze! Dobra, mod Buttersa załatwi sprawę do końca. I spal się. Aha. Aha, okej. Okay. Porobi nam zdjęcia i tyle. Spoko. Wow, good job, kid. You're quite the fighter. All right, let's get this over with. Say cheese. Congrats, kid. You have your first passport. Nie ma to jak wysiąść z lustrzanki. Gotowe zdjęcie. Jest! Mam paszport. Ale nie będę nago latał cały czas. Może on coś ma dla mnie jeszcze. Sprawdźmy. Bo i tak zaraz będziemy musieli niestety skończyć odcinek, ale jeszcze za ten czas się ubierzemy, więc mam nadzieję, że się spodobało dzisiaj. I zobaczymy się w kolejnym odcinku South Park: The Stick of Truth. Jeżeli wam się spodobało, to pamiętajcie, by podać mój kanał znajomym, bo bez was na pewno nie osiągnąłbym tego momentu, w którym jestem teraz. Więc przynajmniej się ładnie. Spójrz tam! Do zobaczenia w kolejnym odcinku 23. Na razie.